Nazywam się Józef Lapczak. Mieszkam w Nowym Jorku 40 lat plus 1 rok. Przyjechałem tutaj w 1981 roku, 15 czerwca, na 3 miesiące. No trochę mi się wydłużył ten pobyt w Ameryce. Jestem malarzem pokojowym, ale maluję również obrazy, abstrakt, jakieś tam różne twarze. Teraz mieszkam w Manhattanie, 5 zamieszkałem w Shelter, bo każdy na świecie jest bezdomny, jeżeli nie spłaci domu ani apartamentu. Każdy może być homeless. Dzięki takiej organizacji Breaking Ground i to pani Adriany, która jest główną dyrektorką, otrzymamy mały, skromny apartament 12 metrów kwadratowych w Manhattanie. Na Tajfie. Mieszkam w środku Manhattanu. Ponieważ z Manhattanem byłem związany wiele, wiele lat, ciężko było się mi przyzwyczaić, ale dzisiaj, jak ja tam przyjeżdżam, jak widzę tych uśmiechniętych ludzi, takich szczęśliwych, którzy bardzo ciężko pracują. To nie znaczy, że Amerykanie pracują. Tam nikt w życiu nie poprosił mnie o jednego papierosa, ani o kłodę. No jedna prostytutka bardzo ładna dała mi $1. A jak przyjeżdżam na Greenpoint, przyjeżdżam tu, no, widzę moich znajomych, przyjaciół, to w przeciągu pół godziny mam $5 i 10 papierosów. No ja to zastanawiam się. Bo ja nie żałuję nikomu ani papierosa, ani pieniędzy, bo też miałem kiedyś dużo sponsorów, nie? Wielu z nich żyje. W górach prowadziłem 5 hoteli. Dzikie akry, 200 akrów, czyli 100 hektarów. Kaperlin, to był super. Watra Hotel, gdzie przyjeżdżał Bredigan, Urbaniak, rozumiesz, Urszula Dudziak. Później to Watra. Później Hilton Baker, 3 lata, nie? Na szczycie góry. Pamiętam, i to było bardzo dla mnie ciekawe, bo ja wstawałem o 5 rano i wydawaliśmy tylko w zimie 2 posiłki, śniadanie i obiad. Jak przyjechali moi rodacy, nie? To żarcia nie można było na starcie. A jak przyjechali Bułgarzy, to tak, rano muszą, oni chcieli obraną cebulę, wino i owsiankę. I oni jedli śniadanie 2 godziny. Obiad 4 godziny. Byli bardzo mili i uprzejmi, zostawali bardzo dobre typy. A Polacy po prostu 15 minut, ja wiem, ludzie. Przecież żołądek to nie śmietnik. Generalnie powiem ci, ja się urodziłem w Polsce, ale tak, właśnie moja rodzina jest tak, 4 krwi, niemieckie, białorusko, ukraińska, rosyjsko, polska. Mówisz, że z Tarnowa jesteś. Ja się urodziłem przypadkowo w tym mieście. W Tarnowie, tak? Tam był książę Stanguszko, który założył pierwszą szkołę rolniczą. Nie wiem, czy wielu Polaków wie. Książę Stanguszko w 1946 roku przyjechał z Anglii i tam cała jego służba stała, nie? I on wszystkim tam, nie wiem, po dolarze, czy po 2, czy nie wiem. To był wybitny fakt. I co robiłeś w Polsce? Wybitny. To był wybitny człowiek, który wykształcił bardzo dużo rolników. Co robiłeś w Polsce zawodowo? Co robiłem? Dopóki przyjechałeś do Ameryki. Byłem gwiazdą. Tak jak tutaj. Bo pewnie, tu nie jestem. Śpiewałem w krakowskim Teatrze Muzycznym operetka. Śpiewałem główną rolę w Kapę pod Minogą, co bardzo mnie dziwiło, że śpiewałem Kitajca, krakowski teatr muzyczny, nie operetka. Śpiewałeś? Jak to? Ty już nie śpiewasz teraz? Ja mam baryton. Śpiewałem w operze 12 chórów. Zaśpiewaj coś. Śpiewałem w Czarnym Kocie z Hanią Banaszak, Marianną Wróblewską, z Witkiem Pasztem. To ci zaśpiewam. Zaśpiewaj coś. A co chcesz? No nie wiem, to ty powiedz. Mogę ci zaśpiewać hymn Greenpointu. Uwaga, teraz cisza! Śpiewamy hymn Greenpointu. Niech będzie pochwalony Greenpoint zielony. Niech wszyscy kiedyś nie pójdą do pracy. Wtedy zobaczą piękne kolory.
że świat wygląda inaczej, że w zimie kwitną drzewa, że manna też leci z nieba, że woda zamienia się w wino, uwierzyć tylko trzeba. Niech będzie potwalony Greenpoint nasz zielony, niech będzie pochwalony Greenpoint twój zielony. Dobra. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Byłeś barytonem w Krakowie, w operze? Proszę? Byłeś barytonem w Krakowie, w operze? Czekaj, bo oni gadają za głośno. Co mówisz? Czy malujesz tutaj coś? Miałeś swoje wystawy? Nie, ja maluję abstrakt. Ja maluję tylko na zamówienie. Umie tam u siebie na tańczko. Ty byłeś w operetce śpiewałeś, tak? A tak, i w operze. I w operze też? I w Warszawie w Czarnym Kącie z Panią Banaszą i z Marianną Wróblewską. A Zosia najlepsze zdjęcia mi zrobiła. Taki poważny wariat. Widziałeś kiedyś poważnego wariata? To jest niezłym. A jej mąż zazdrosny zrobił mi drugie zdjęcia. Mogę tak zatytułować film? Poważny wariat? Co? Czy mogę tak zatytułować film o tobie? Nie, mój film to jest Chrapczak Abstrakt. Chrapczak Abstrakt, dobra, może być. Już dobrze brzmi. Okej, dziękuję. Dobra, dziękuję. Na razie mi nie dajesz żadnej kasy, bo widzisz ten... nie ma się. Kiedyś się spotkamy na budce. Kiedyś ten wojownik, nie? Miał 230 tysięcy wejść, bo poruszyliśmy temat bezdomności. Wiesz, każdy w sumie jest bezdomny. Jak nie zapłacić mortgage. Nie to jak ciebie pieprzą na ulicę. Nie? Ja mieszkałem 5 lat przedtem. Miałem swój pokój, później 30 alkoholikami narkomanami. Później tu miesiąc u pani Halinki w Citibanku, gdzie Janusz Urban robił wystawy. Tak! Później w drugim banku, a w Subwayu rok czasu. Wyobraź sobie, o 6 rano się budziłem na Jamajka, tam chodziłem na jajka over easy. Jadłem sobie śniadanie, bo ja uwielbiam śniadanie tak o 10 rano, nie? I nie piłem cały dzień, ale wieczorem trochę się upierdoliłem po prostu, nie? Bo ja lubię pić sam. Ja nie lubię lewa nóżka, prawa nóżka, na zdrowie, na chuj! Ja piję za swoje, ja nigdy nie piję za ludzkie pieniądze. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta. Pilnujcie ten polski rząd. Niech oni się kurwa nie kłócą. Niech się w tą Ukrainę nie wpierdalają. Putin zrobi swoje. Dalsze budziesz, długo jedziesz.